Witajcie panowie, pozdrawiam was wszystkich, pozdrawiam wszystkich posiadaczy penisa, szczęśliwych posiadaczy penisa i nie tylko. I po tak obiecującym wstępie i humorystycznym dodam skromnie, chciałbym dzisiaj pomówić o hipokryzjach wśród kobiet, których jest, jak możecie się domyślać, wiele. Na tyle wiele, że mogłyby się one równać z tym, co poprzednio mówiłem względem mężczyzn, mitami i błędnymi przekonaniami mężczyzn odnośnie tego, jak powinni się zachowywać wobec kobiet, żyć i tak dalej. Jakie panują normy. Jednego i drugiego jest cała kupa, więc to też obrazuje cały świat, w którym żyjemy. Także jak na jednej szali postawimy wszystkie hipokryzje kobiet, na drugiej szali wszystkie błędne przekonania mężczyzn, to w jakiś dziwny sposób to się nam wyrówna. Mimo że ważymy gruszki i nakrętki. No, bez sensu, ale tak dziwnie się składa. Wczoraj oglądałem ciekawy film, tak trochę zboczę z tematu. K-19 z Harrisonem Fordem w roli głównej. To jest film na podstawie prawdziwej historii łodzi podwodnej rosyjskiej w czasach zimnej wojny, która wyruszyła w niebezpieczny patrol i podczas tego patrolu zepsuł się, czy miała awarię reaktora nuklearnego, który służył jako jednostka napędowa. No i załoga i kapitan postawili, że naprawią ten reaktor, ponieważ sytuacja była krytyczna. Oni nie mogli po prostu opuścić statku i go zatopić, dlatego że czekałby ich wszystkich gulag. Po powrocie do kraju byliby no skazani na pewno na więzienie lub na gulag i na pewno kariera wszystkich by się bardzo szybko zakończyła. Więc postanowili, że naprawią ten reaktor, spróbują go naprawić i wchodzili dwójkami bez żadnych zabezpieczeń do tego reaktora z palnikami, żeby przyspawać tam jakieś rury, które pozwoliłyby chłodzić ten reaktor. I zdawali sobie dobrze sprawę z tego, że no skazują, ci co wchodzili, no wiedzieli, że skazują siebie na nieuchronną śmierć, a przynajmniej na kalectwo. I jak wychodzili, oni pracowali dwójkami, czyli dwóch wchodziło i wychodziło po 10 minutach. Dodam, że w stanie widocznych obrażeń, poparzeń na skutek promieniowania. Chyba bilans był taki, że 9 zmarło po 2-3 dniach, a 27 po chyba 5-6 latach na skutek różnych chorób, powikłań, nowotworów. Ogólnie śmierć od napromieniowania jest potworna i twoje DNA, czyli to, co czyni z ciebie człowieka, tym, kim jesteś, ulega degradacji, skóra odpada, jest to coś potwornego. I ci młodzi chłopcy, 19, 20, 21 lat, szli nie dlatego, że ktoś im kazał, tylko dlatego, że oni występowali z szeregu, mówili, ja pójdę, ja to zrobię. Dlaczego? Dlatego, że honor, ojczyzna, odpowiedzialność i obowiązek mi nakazuje, że jest to rzecz, która jest wymagana od tej chwili i która wymaga mojego życia. I to jest, drodzy koledzy, ten przywilej bycia mężczyzną. Tak sobie wzruszyłem się tym filmem, bo to byli ludzie, którzy jedni z tysięcy i setek tysięcy, jak nie milionów mężczyzn, którzy w ten sposób oddawali życia w tych i innych historiach. Oni nawet nie mogli powiedzieć swojej historii, bo po powrocie do ojczyzny byli zaprzysiężeni, że nie będą o tym nigdy mówili, taką tajemnicą. I to jest coś, co wyszło na światło dzienne wiele, wiele lat później. Oni nawet nie zostali uhonorowani w żaden sposób przez swój kraj. I takich historii jest naprawdę setki tysięcy. I w 99,9999% byli to mężczyźni,
jak była to kobieta, która się poświęciła, to gwarantuję wam, że jest to opisane, jest postawiony gdzieś pomnik i tak dalej, i tak dalej. Jest to, ale patrzeć to, proporcje same w sobie są zatrważające i jest to po prostu ten cały przywilej bycia mężczyzną, że wtedy, kiedy, jak to się mówi po angielsku, shit hits the fan, czyli gówno natrafi na wiatrak i rozbryzga się po całym pokoju i mamy tak zwaną gównianą sytuację, to wtedy mężczyźni powinni się poświęcić i naprawić to wszystko i zrobić tak, żeby no, nie było zagrożenia. No, czy to będzie wojna, czy to będzie właśnie taka sytuacja jak na tym filmie, czy to będzie atak, czy to będzie wkroczenie do domu uzbrojonych bandytów, podczas kiedy twoja rodzina śpi. Na tobie będzie polegać i ona, i społeczeństwo, żeby wystąpić z szeregu, bo kobieta nie wystąpi. Ale protesty kobiet, walenie taką łyżeczką w garnuszek, domaganie się, tupanie nogą, wywiady w telewizji, absolutnie. To są takie rzeczy, na które kobiety pójdą, tak, bo mężczyźni mają o wiele lepiej. No na tej łodzi podwodnej nie mieli lepiej, gwarantuję wam. A propos tematu wojen, no to często słyszę ze strony kobiet, że to mężczyźni wywołują wojny i dlatego w nich giną, a nie kobiety. A więc wojny toczą się nie dlatego, że mężczyźni lubią w nich ginąć, tylko dlatego, że toczą się o zasoby. O zasoby, czyli są dwa państewka i pomiędzy nimi jest kawałek terytorium, na którym jest ropa naftowa na przykład. A ropa naftowa to pieniądze, a pieniądze to są ładne mieszkania, ładne samochody, fajne torebki. Czy teraz jest jasne? No właśnie, więc żaden mężczyzna nie lubi ginąć w wojnach, mężczyźni nie powodują i dlatego, że lubią sobie poumierać, tak żeby było fajnie, trochę rozrywki, tylko dlatego, że albo chcą polepszyć jakość życia dla wszystkich, również dla kobiet, albo chcą obronić swoje terytorium przed najeźdźcami. I tyle. Oglądałem też wcześniej, a propos promieniowania, oglądałem dokument, wiele dokumentów na temat Czarnobylu i tej potwornej sytuacji, która tam powstała na skutek wybuchu całego wielkiego reaktora atomowego. Na piersi przybyli strażacy, ekipa strażacka, która myślała, że po prostu no, jest pożar, bo rzeczywiście się paliło wokół. Jak możecie się domyśleć, prawie wszyscy z nich zginęli w takich samych męczarniach jak na tej łodzi podwodnej. A później tysiące ludzi, tysiące mężczyzn, których nazywali ludzkimi robotami, wchodzili na dach i sprzątali często niemalże w rękawiczkach takich. No wiadomo było, że nie jest się w stanie zabezpieczyć przed tak potężną dawką promieniowania kawałki reaktora atomowego. No i umarło ich całe setki. Nie mówię o ludności cywilnej, która została też skażona, ale o ludziach, którzy dobrowolnie często albo którzy byli w służbie i na których no, ciążył ten obowiązek. To jest bardzo ciężkie słowo, obowiązek. Równouprawnienie, tak tego, chcemy mieć te same prawa i tak dalej. To jest oczywiste. Jakie są prawa, których nie mają kobiety, które mają mężczyźni? Może właśnie prawo do umierania w takich sytuacjach i do poświęcania się. Może o te prawa chodzi, bo my chętnie oddamy. Naprawdę, ja bardzo chętnie oddam takie prawo. Kończąc tą historię, przyjechali ci strażacy i polewali wodą reaktor. I ta woda ściekała po tym reaktorze do basenu, który był, takiego zbiornika, który był pod tym reaktorem. Którego cel był chyba taki, że gdyby ten reaktor miał jakieś nieszczelność, żeby ta woda mogła się gdzieś zbierać i później, żeby ją gdzieś odprowadzić. I oni polewając ten reaktor, spłukiwali całe te kawałki substancji, które były mega radioaktywne i ta woda się gromadziła właśnie w tym basenie, w tym zbiorniku i nie miała żadnego ujścia, dlatego że ten zawór był zakręcony. I teraz środek reaktora zaczął się przepalać, tak zwany meltdown.
zaczął się przepalać przez spód reaktora w kierunku, przez ziemię, przez beton, w kierunku tego zbiornika napełnionego wodą. Tam były tysiące litrów. I były różne teorie na temat tego, co się może stać. Najbardziej pesymistyczna była taka, że to spowoduje reakcję nuklearną i wybuch wiele set razy silniejszy niż Hiroshima. Ta pozytywna to była taka, że w momencie, kiedy ta magma dotrze do wody, zamieni ją w ułamku sekundy w parę, nastąpi eksplozja na skutek rozszerzenia się pary, która wyrzuci ponownie całe te odpady w atmosferę i ponownie skazi teren Europę. Ponownie znalazło się kilku śmiałków, trzech mężczyzn, którzy dobrowolnie zgodzili się na to, że praktycznie w masce i rurce zanurkują w tym zbiorniku pełnym śmierci, wiedząc dokładnie, że nie są w stanie przeżyć czegoś takiego, żeby znaleźć odpowiedni ten zawór i go otworzyć. Wyobraźcie sobie, że trzeci z nich miał świecić latarką, która zaraz po wskoczeniu do tej wody napełniła się wodą i zgasła. Także wyobraźcie sobie, co to jest, kiedy nurkujesz, żeby pomóc i wiesz, że możesz wejść do tej wody tylko raz i jesteś skazany na śmierć i dowiedzieć się, że twoje poświęcenie tak naprawdę jest na marne. Ale udało im się po omacku otworzyć ten zawór, zlokalizować go, otworzyć go, ta woda zeszła. Oczywiście nazwiska i imiona tych mężczyzn gdzieś zatarły się w historii wśród innych podobnych akcji. No, to jest wzruszające, to jest też bycie mężczyzną, to jest ten ciężar obowiązku, poświęcenia, który idzie z byciem mężczyzną. I co? No, w jaki sposób kobiety to uszanowują? Mi się wydaje, że w żaden. Mi się wydaje, że to jest po prostu psi obowiązek. I tylko tyle. Powiedział, o tak, świetnie, chyba nie kobieta, nie? No, chyba, że nie kobieta. Dlaczego nie kobieta? Dlaczego nie kobieta? Skoro kobiety mają być równe, równouprawnione, to dlaczego taki obowiązek i brzemię tego obowiązku i prawo do poświęcenia i wystąpienia z szeregu jakoś się pomija? To są właśnie te takie delikatne wprowadzenie do hipokryzji, o których chciałem dzisiaj pomówić. Sorry, taki ciężki temat trochę, ale wzruszyłem się tym filmem. Ja chciałem swojego czasu patrzyłem, czy jest taki tribute, czyli ku chwale. Tribute to, ku chwale, i najpierw wpisałem ku chwale kobiet, tribute to women, YouTube'a, i mi wyskoczyło pełno różnych takich filmów na temat kobiet, jak wspaniałe są kobiety z Afryki, na temat kobiet, działaczek takich organizacji, a później wpisałem tribute to men, ku chwale mężczyzn, i w zasadzie nic. Bo to jest po prostu psi obowiązek. Nie ma tematu, panowie, nie ma żadnego tematu, nikt o tym nie wspomni, nawet półsłówkiem. Tak, równouprawnienie i chodzenie do pracy w ciepłym biurze, bycie nawet dyrektorką czy kierowniczką w korporacji, chodzenie na spotkania, wywalanie ludzi z pracy, grożenie palcem, robienie raportów w pokoju, który jest klimatyzowany. Ale jak co do czego przyjdzie, kiedy shit hits the fan, to są mężczyźni, żeby to wszystko pozamiatać. Dobra, więc co mamy na długiej liście hipokryzji na temat kobiet? Gdzieś ją miałem w kieszeni. Okej, znalazłem listę hipokryzji kobiet. To jest lista, którą szybciutko sobie dzisiaj ułożyłem, która jest oczywiście o wiele dłuższa. Zaznaczę tylko, że mówiąc o hipokryzji kobiet, brzmi to przynajmniej jakby mówił o antysemityzmie albo nawoływał do jakiegoś hardkorowego rasizmu, do nienawiści wobec kobiet, ale zaznaczę, że to nie jest nic wspólnego z nienawiścią do kobiet. Ja kasuję od razu, albo przynajmniej się staram kasować szybko, jak tylko potrafię, komentarze, które mają jakiś w sobie hejt, bo w ogóle nie o to mi chodzi. Chodzi o omówienie tematu. Oczywiście mężczyźni to świnie,
My wszyscy wiemy, już słyszeliśmy to 1000 razy, jacy jesteśmy podli, że zarabiamy za dużo, że powinniśmy mniej, że powinniśmy więcej pracować, że powinniśmy płacić, ginąć w razie czego, bronić ojczyzny, kościoła, rodziny, żony, dziewczyny z narażeniem własnego życia, że powinniśmy płacić, że powinniśmy być męscy, powinniśmy drzewo zasadzić, powinniśmy dom zbudować, naprawić samochód, naprawić pralkę, wnieść ją na górę, podłączyć. O Jezu, ale teraz chciałem pomówić właśnie na temat kobiet, bo już te negatywne cechy mężczyzn chyba już każdy z nas zna i pozytywne cechy kobiet też już znamy i chyba czas na to, abyśmy porozmawiali sobie i omówili te mniej ciekawe rzeczy, które tyczą współczesnych kobiet, moim zdaniem. Moim zdaniem mogę nie mieć racji. Lista ułożona była w 5 minut, na pewno jest tego wiele więcej, bez żadnego takiej kolejności, ważności i tak dalej. Ok, pierwsza rzecz, to jest taki argument, który bardzo często słyszę ze strony kobiet odnośnie tego, o czym piszę, czy mówię, to jest taki: nie, ale nie wszystkie kobiety, ty strasznie uogólniasz, jak możesz tak uogólniać, to nie wszystkie kobiety są takie. Ok, ale jak mówicie o mężczyznach, kobiety, to bardzo często jest: mężczyźni to. I nikt z mężczyzn nie mówi: ale nie wszyscy mężczyźni są tacy. Także to jest taka mała hipokryzja na początek. Jak skoro kobiety używają tego argumentu, że nie wszystkie kobiety, no to przydałoby się go też zachować w stosunku do mężczyzn, no, że nie wszyscy mężczyźni są tacy. Okej, lecimy dalej. Chcemy, aby kobiety obsadzały wyższe stanowiska w firmach i korporacjach, ale nie chciałybyśmy dla nich pracować. Czyli kobiety domagają się tego, żeby kobiety obsadzały takie kierownicze funkcje w korporacjach. Nie mówię o naprawianiu reaktorów atomowych oczywiście, bo to zostawiam mężczyznom, ale jeśli chodzi o takie wyższe funkcje i w firmach i korporacjach, to kobiety by chciały bardzo, żeby więcej kobiet pracowało właśnie w takich zarządzających pozycjach, ale nie chciałyby dla nich pracować. Bo kogo się nie spytam, czy to jest facet, czy kobietę, czy dziewczynę, to każda mówi: sorry, ale pracować dla kobiety, dziękuję, wolę dla mężczyzn pracować. Mężczyzna szef, ja się dogadam jakoś, jak będzie problem, my go rozwiążemy. Jak jest kobieta szef, w większości przypadków jest dogadanie się jest problemem. Jak jest jakieś nerwy są, czy jakieś osobiste kwestie, to są one wyolbrzymiane, ciągną się one absolutnie potwornie długo. Kobiety są mściwe, zawistne, jest mega dużo podtekstów różnych. Więc jakie kobiety się nie spytam, to ona mówi: tak, chcemy, żeby kobiety pracowały w korporacjach jako dyrektorki, z tym, że ja nie chcę pracować dla takiej kobiety, ja wolałabym pracować dla mężczyzny. To jest taka hipokryzja moim zdaniem. No. A zresztą na ten temat są badania, że w sporcie na przykład mężczyźni w boksie są w stanie wejść w konflikt fizyczny, i to taki poważny konflikt, gdzie są wrogami przez jakiś czas. Ale w momencie, kiedy ten konflikt jest zażegnany, jest koniec rundy, jest koniec tej walki, to oni są w stanie sobie podać rękę, nawet się uściskać, bo ta cała energia, ona już, ta cała wrogość, ona jest zażegnana. I to leży w DNA mężczyzny, dlatego że mogą być konflikty wewnątrz stada, ale działać musimy już razem, jak jest zagrożenie, jak jest, idziemy na polowanie, to już musimy być w jednym teamie. Nie możemy snuć tego konfliktu przez zbyt długi czas. Kobiety nie mają tego, bo nie wyruszają na polowania, nie giną w obronie i tak dalej, więc natura nie obdarzyła ich tak szybkim sposobem na radzeniu sobie z tymi konfliktami. Okej, jeśli nie mam racji, no to niech ktoś mnie tutaj wypunktuje. Kolejne. To jest cała ta narracja, że kobiety mają gorzej, że one mniej zarabiają, że one mają mniej pieniędzy, że one nie mają tych samych możliwości co mężczyźni, że później finansowo mają gorzej.
No to skoro mają tak strasznie źle finansowo i cały czas mają mniej pieniędzy, to czemu 3 na 4 bezdomnych jest to mężczyźni? Jak jeden komik sobie tak zażartował w Polsce, byłem na takim stand-upie i powiedział, no kobiety są ewidentnie mądrzejsze, no bo jaka kobieta by przeszła obok pudełka tekturowego i pomyślała sobie, o, to będzie dom. Ha, ha, ha. Ale oczywiście nie o to chodzi. Chodzi o to, że dla mężczyzny nikt nie poda ręki. Nie ma żadnych specjalnych instytucji, które się zajmą mężczyzną. I mimo, że kobiety tak zarabiają mniej i to jest temat na zupełnie osobne nagranie, które zrobię, to 3 na 4 bezdomnych to mężczyźni i jak widzicie bezdomnego na ulicy, to gwarantuję wam, że to nie jest ładna blondynka. Kolejna hipokryzja. Jestem silną, niezależną kobietą, ale jak co do czego przychodzi, to jest, o, ale jestem tylko kobietą, jestem słabsza od innych, zobaczcie na moje łzy. No to skoro jesteś silną, niezależną kobietą, to bądź silną, niezależną kobietą. Już nie zmieniamy tutaj narracji. Kobiety lawirują pomiędzy takim pragnieniem albo deklarowaniem niezależności, siły, takiej potęgi kobiet, można to nazwać, a byciem tylko kobietą. Czyli w sytuacjach, kiedy pasuje im takie domaganie się i to jest to, czego chcemy, to robią. Ale w sytuacjach, kiedy mogą coś osiągnąć, albo muszą się jakoś ulotnić, albo czują się osaczone, no to wtedy są tylko kobietami i bardzo często właśnie można zobaczyć łzy jako taka forma, że no jestem tylko kobietą, dlaczego się tak na mną pastwicie? Te normy nie przysługują mężczyznom. Mężczyzna nie może powiedzieć, jestem tylko mężczyzną, albo popłakałem się, może mnie pożałujecie. To nie są normy, w których my żyjemy. Więc jeżeli kobiety się domagają bycia silny, niezależne i tak dalej, w porządku, tylko ta siła i niezależność nie można zmieniać narracji. To jest trochę tak jak Ivanka Trump. Ivanka Trump, czyli córka Trumpa, jest jednocześnie jego senior consultant, tak, Jezu, doradcą. Starszym doradcą dla prezydenta. I wtedy, kiedy jej pasuje, to ona jest doradcą prezydenta. A wtedy, kiedy jej nie pasuje i ma jakieś trudne pytania i ktoś ją wypunktuje, no to ona wtedy mówi, ale ja jestem jego tylko córką, jestem tylko córką, co ja mogę? Więc to są takie narracje, gdzie kobiety bardzo często używają hipokryzji, jak im pasuje to tak, a jak nie pasuje to inaczej. Kolejna sprawa to jest to, że często nagrywam te nagrania w samochodzie, prowadząc albo stojąc na parkingu. I muszę wam powiedzieć, że dzisiaj kierowcy, kobiety za kierownicą są tak samo agresywne jak mężczyźni. One tak samo zajeżdżają drogę, te same spojrzenia mi dają, po prostu takie, wiesz, ej, co ty robisz? Tak samo się pukają w czoło, tak samo wymuszają pierwszeństwo, tak samo nie wpuszczają do kolejki jak mężczyźni. I to samo widzę na drogach, i to samo widzę na ulicy. I kobiety są bardzo bezpośrednie, bardzo agresywne i bardzo często tak samo chamskie. I tak samo niezadowolone ze wszystkiego, jak inni, jak mężczyźni, jak inni Polacy. Nie ma żadnych różnic, naprawdę. Jednocześnie jest od nas wymagane, od nas mężczyzn, wymagane, że będziemy nosić kobiety na rękach, że obronimy, bo kobieta jest delikatna, bo jest słabsza, bo jest po prostu kobieca. Co znaczy to słowo dzisiaj? Bo ja nie widzę tej różnicy na ulicach, nie widzę go na drogach, a jednocześnie ode mnie jest wymagane, żebym się jakoś ustosunkował do kobiet, dlatego że są słabsze i potrzebują specjalnej ochrony. To jest hipokryzja według mnie. Lećmy dalej. Kobiety są słabsze i dlatego nie mogą pracować w pewnych niebezpiecznych zawodach. I dlatego trzeba im otwierać drzwi i litować się, jak im leci łezka. To takie nawiązanie do poprzedniego, czyli że tam, gdzie kobietom pasuje, no to one wybierają sobie zawody właśnie w korporacjach, w pokojach klimatyzowanych,
i to jest w porządku, kiedy mogą sobie rządzić innymi ludźmi, ewentualnie zwalniać innych i czuć się ważny i zarabiać dobre pieniądze, ale w pozostałych sytuacjach to trzeba im po prostu otwierać drzwi i kobiety są równe, ale otwieracie nam nadal drzwi. Niech będzie równouprawnienie i niech będziemy na tym samym poziomie, ale drzwi otwórzcie nam. Okay? A jak już jesteście przy tym i otwieracie drzwi, no to też zapłaćcie, dobra? I jak już płacicie i otwieracie drzwi, no to jak będzie taka sytuacja, że to mnie ktoś napadnie, to mnie obronicie, dobra? Mimo, że facet może mieć nóż albo pistolet przy sobie, no bo jesteśmy mężczyznami, okej? Okay? Więc bądźmy na tym równym poziomie wtedy, kiedy mi pasuje, okej? Okay? A inne przywileje ja sobie zostawię, bycie kobietą. Sure. Bo dalej lecimy. To jest takie, ta lista trochę jest takim miksem. Niektóre są ważne, niektóre są takie, można powiedzieć, głupoty, ale wszystkie są na pewnym poziomie hipokryzjami. Okej, okay, kolejne. Bardzo często to słyszę. Nienawidzę, jak chłopak idzie z dziewczyną i się na mnie patrzy. Okej, okay, ale się patrzysz na niego, okej, okay? To się na niego nie patrz. Więc kobieta lubi, jak się na nią patrzy, ale nie lubi, jak się na nią patrzy. Więc lubi być adorowana, ale nie lubi być adorowana. Lubi być zaczepiana, ale też nie lubi. Czyli bardzo dużo, bo teraz jest ten cały mitu i tak dalej. Oczywiście ja nie będę tutaj promował żadnych gwałtów ani zachowania, które by nawet wykraczało poza ramy, ale zauważyłem, że kobiety bardzo często gubią się w tym wszystkim i one by chciały używać właśnie tego seksapilu i bycia seksim, żeby otrzymać pewne rzeczy i pozałatwiać swoje sprawy, a nawet po prostu, żeby czuć się, że jest się takim centrum uwagi, ale wtedy, kiedy im to nie pasuje, to jest po prostu nikczemne ze strony mężczyzny. Jak on może patrzeć, jak on idzie ze swoją dziewczyną na mnie? I kobiety się moim zdaniem w ogóle pogubiły w tym wszystkim. Gdzieś czytałem, że jakaś kobieta narzekała, że dlaczego tak jest, że kobiety nie mogą założyć tej samej sukienki dwa razy pod rząd, a mężczyźnie jest wolno nosić w zasadzie te same ubranie, ten sam garnitur 2-3 dni pod rząd. Że to jest niesprawiedliwe. I jakiś facet odpisał: moja droga, żadnemu mężczyznom jest wszystko jedno, czy ty założysz dwa razy tą samą sukienkę pod rząd. To inne kobiety cię wypunktują z tego powodu. I to jest właśnie takie coś, że kobiety się już tak pogubiły w tym wszystkim, że mówią jedno, robią drugie, robią wtedy, kiedy im pasuje. Wtedy, kiedy im pasuje, to są seksy i tak zaczepiają, a wtedy, kiedy im nie pasuje, to mężczyźni są po prostu świniami i okropni. Tak samo jest z make-upem zresztą, że mężczyznom ten make-up tak bardzo często nie jest potrzebny, ale kobiety to robią, żeby pokazać innym kobietom. Ale to wszystko jest mega skomplikowane i łatwo się w tym pogubić. Ja byłem na studiach i widziałem sam, kiedy jedna z ładnych studentek, już tak po klasie, ale jeszcze wychodziłem z pokoju, podeszła do nauczyciela i powiedziała: panie profesorze, czy możemy porozmawiać na osobności? Chodziło o stopnie jakieś zaliczenia. I facet powiedział: no, a nie możemy tutaj? No ale ja chciałabym na osobności, takim flirtującym tonem i takim spojrzeniem maślanym. No, to widać było, no nie wiem. To było trochę takie ostentacyjne z jej strony. No ale ja chciałbym, żeby z panem na osobności porozmawiać. No, i facet powiedział: no tak, ale nie możemy tutaj. I normalnie to coś takiego by w ogóle nie przeszło w Stanach. Ale widziałem to wiele razy w Polsce i ze strony mężczyzn często to zachowanie przekracza granice, ale o tym już wiemy, bo o tym robią wszystkie media. Ale ze strony kobiet też bardzo często przekracza granice. I dla starszej kobiety pocałować w usta małego chłopca to jest śmieszne. Dla starszego faceta pocałować w usta małą dziewczynkę to już jest karygodne. Poklepać po pupci faceta w klubie przez dziewczynę to jest śmieszne. A jak facet poklepie po pupci dziewczynę, to już jest sprawa. Nie? Więc czasem to jest ok, jak pasuje, to pasuje. Jak można coś załatwić, to jest ok. Ale jak nie można i to jest nie pomyśli, to już nie jest ok. Więc skomplikowana sprawa, która na pewno gdzieś jest po prostu hipokryzją. Gdzie my tu jesteśmy?
Zaakceptuj mnie taką, jaką jestem, podczas kiedy ja pokażę tobie, co jest nie tak w tym, jakim ty jesteś. Kobiety żądają takiej akceptacji ich osoby, po prostu albo mnie lubisz i mnie akceptują taką, jaką ja jestem, albo wcale. I rzeczywiście miłość mężczyzny, o czym ja mówiłem, ona jest taką akceptującą miłością, że ona akceptuje wszystko, co jest związane z kobietą. Ale skoro kobiety tego wymagają od mężczyzn, takiej pełnej akceptacji tego, jakim ona jest, bez żadnych zmian, to niech przestaną cały czas formować mężczyzn i jak oni się powinni zachowywać. Ja miałem to non-stop w każdym związku. I w każdym związku innych mężczyzn o tym słyszałem, że zaczyna się związek, jest bardzo fajnie, bardzo miło, ty wystarczasz dokładnie takim, jakim ty jesteś, ale gdzieś w pewnym momencie zaczyna się, a dlaczego tak powiedziałeś? Uważasz, że to jest w porządku, że tak mówisz? Uważasz, że twoja opinia na ten temat to jest okej? Ja się z nią nie zgadzam, nie lubię, jak masz takie coś. Proszę cię, nie pisz o tym, nie mów w ten sposób, nie myśl w ten sposób. I zaczyna się układanie tego mężczyzny nie dlatego takim, jakim on jest już akceptowany, tylko on musi się podporządkować do tego, co jej pasuje, kiedy ona wymaga akceptacji całej jej osoby taką, jaką ona jest. Hipokryzja! Okej, okay, kolejne. Powinien być wysoki. Okej. Okay. Zupełnie norma. Jeżeli babki mówią, mężczyzna powinien być wysoki. Na przykład. Ale jak facet powie, powinna mieć duże piersi. O Jezu, jak już jesteś świnią okropną. Jak to? Ty jesteś tylko, uważasz, że kobieta co jest tylko przedmiotem, tak? Czyli dla kobiety jest w porządku powiedzieć o cechach fizycznych, jakie ona lubi i oczekuje od mężczyzny, ale mężczyźnie mówić o tym to już w ogóle jest szowinistyczną świnią w ten sposób. I to się tyczy bardzo różnych sfer. No, jak facetowi nie staje, no to jest pośmiewiskiem. Wtedy ma problemy z erekcją, no to jest, ma czuć się, może być w depresji, może być przez kobietę no, nękany jakoś, w społeczeństwie może być wyśmiewanym. No to jest przenik no, niebycia mężczyzną w pełni. Ale jak kobieta ma suchą waginę, za przeproszeniem, to już jest okej. Okay. To jest tylko problem z nawodnieniem. Hipokryzja na każdym jednym polu. To są różne są tego poziomy i można tutaj wymieniać naprawdę sporo. Tak, właśnie, co jeszcze można powiedzieć? Przestańcie traktować mnie jak obiekt seksualny. Ja nie chcę, żeby kobieta była tak spostrzegana w oczach mężczyzny. A tutaj są moje nowe zdjęcia na Instagramie, kiedy zasłaniam moje piersi tylko jedną ręką, jestem bez biustonosza. No tak, ale to się tyczy trochę tych wcześniejszych punktów, o których już wspominałem. Kolejna hipokryzja i różne standardy, to jest ta, powinien być taki i taki, mieć to i to, reprezentować sobą to i to. Ja z mojej strony lubię jogę i muzykę. Takie hipokryzja, czyli oczekiwanie, że facet będzie taki jak 50 twarzy Greya, a ze swojej strony to ona będzie po prostu lubić muzykę i jogę i podróże. Okej. Okay. To może nie wiem, czy to jest hipokryzja, ale to jest na pewno, to są różne standardy. Aborcja. Aborcja teraz jest gorącym tematem i zastanawiam się, ile w tym jest trochę takiej hipokryzji ze strony kobiet, że one mówią, że one chcą mieć wyboru nad własnym ciałem, ale nigdzie nie mówią, że to jest też związane z mężczyzną. Tak, miałaś seks z nim bez kondona, bez zabezpieczenia i teraz ty decydujesz się na przykład na to, że ty chcesz mieć, zachować to dziecko, ale nigdzie nawet nie ma wspomniane, ale czy on chce? Może on nie chce? Czy on nie ma prawa decydować o tym? Czy to już jest moje ciało? To nie jest... Nikt nie wspomina o tym, że to może być trochę wspólny wybór? Przecież to będą na przykład dla niego alimenty, no, przez wiele, wiele, wiele lat.
nie wiem, gdzie jest ta hipokryzja. Nie chcę na razie drążyć tego tematu, bo on jest trochę ciężki i skomplikowany, ale po prostu no, zaskakuje mnie to, że nikt nie wspomina o mężczyźnie w tej kwestii. A swoją drogą, ostatnio protesty kobiet stają się bardzo modne. I przyznam się szczerze, że jedno wideo usunąłem z mojej kolekcji, z naszej kolekcji, panowie, właśnie dlatego, że miało już chyba z 2 lata, nagranie, nie wideo, miało już z 2 lata i tam no, wypunktowałem trochę ten protest kobiet, czarny protest kobiet i powiedziałem, słuchajcie, gdyby tak mężczyźni chodzili na protesty, no to po prostu wypieprzaliby ich z roboty. No, gdzie jest Kazik? Poszedł na protest mężczyzn. Aha, wiesz co, to już niech nie wraca za kasę. Weź jego miejsce, on już jest zwolniony. Ale od tego czasu przeczytałem te ostatnie postulaty protestu kobiet i przyznam się szczerze, że wiele z nich, było ich bardzo dużo, bo lista żądań kobiet nigdy nie jest krótka, ale wiele z nich było sensownych. Kobiety mają teraz na głowie kościół, nową władzę, są nękane, no. A nie o tym jest MGTOW, żeby nie podać ręki wtedy drugiej osobie, wtedy, kiedy jest ona potrzebna. To nie jest coś takiego, że będziemy je nękać z drugiej strony, bo nie o to w tym chodzi. I ściągnąłem to wideo, ale zauważyłem, że sporo mężczyzn idzie w tych marszach wielu z moich kolegów idzie właśnie w marszach domagać się praw kobiet, żeby miały tak, żeby miały inaczej, żeby te. Ale zastanawiam się, czy kiedyś słyszałem o takim przypadku, żeby kobiety wystąpiły w obronie praw mężczyzn, że te prawa mężczyzn były naruszone i one poszły w jakimś marszu i wystąpiły, żeby wesprzeć jakby stronę mężczyzn. Nie kojarzę takiej, a te prawa mężczyzn są wiele razy naruszane. Tam gdzieś dałem jeden post, że mężczyznom przysługuje chyba prysznic raz na 2 tygodnie w więzieniu, podczas kiedy kobieta może go brać codziennie. I oczywiście kobiety wynajmują milion jeden powodów, dlatego że tutaj może być miesiączka, może być tamto, ale kalecy i kobiety mogą w areszcie brać prysznic o wiele częściej niż mężczyźni. Why? Czy to nie jest nierówność, którą by trzeba wyrównać? Ale jaka kobieta występuje z tym, poza może tam rzeczniczką praw obywatelskich, nie wiem, ale na pewno nie ma żadnych marszów, ani żadnych grup kobiet, które występują w imieniu mężczyzn, żeby wyrównać ich jakiekolwiek prawa. Więc to jest taka hipokryzja, których mężczyźni nawet nie widzą. Kobiety nie widzą tych zbieżności, tych hipokryzji. I mężczyźni też nie. To jest zaskakujące. Dalej lecimy. Jest ok, jeśli ja jestem materialna, ale nie jest ok, jeśli mężczyzna jest materialny wobec mnie. No jak, kto to widział? Mężczyzna, który patrzy na zarobki kobiety? Niegodne mężczyzny. Ale ja mogę wymagać, że mężczyzna będzie miał dobrą pracę, że będzie płacił, że będzie utrzymywał, że ma dobre zasoby, że ma własne mieszkanie, że ma własny samochód. Ale ja jestem tylko ładna. No jak to mężczyzna, żeby mnie pytał o zarobki, żeby pytał się i mnie mierzył miarką jakichś osiągnięć finansowych? Kto to myśli? No, czy ja jestem poukładana? Czy jestem na dobrej drodze kariery? Czy jestem pracowita? Skąd? Ja jestem kobietą. Ja mogę być ładna i po prostu bardzo wdzięczna. Mogę się wdzięczyć. I kobiety są, tak jak mówiłem, te materialnie często to nie chodzi o pieniądze, bo są te wszystkie kryptosłowa typu no zaradny, stabilny, chce się czuć bezpieczna przy nim i tak dalej. To wszystko są słowa takie, po prostu zapłać za mnie, żebym miał dobre pieniądze i tak dalej, ale kiedy mężczyzna mówi, halo, wiesz co, no ja mam jakieś pieniądze, ale to nie jest na tyle, żeby cały czas dopłacać przez wiele lat do rodziny, żebym był główną osobą w tej rodzinie, która będzie odpowiedzialna za lwią część wydatków. I jak on patrzy, co ona robi i na to zwraca uwagę, to jest nagle jakimś strasznym materialistą. No w ogóle mężczyźnie to nie wypada. Z jednej strony no kobieta, te wszystkie reklamy w ING Banku, mężczyzna powinien płacić, no mężczyzna powinien zarabiać. No, czyli z jednej strony kobiety się domagają tych samych zarobków,
w tych samych zawodach. Z drugiej strony niektórych zawodów nie chcą, bo są zbyt niebezpieczne. A z trzeciej strony to wolą mężczyzn, którzy zarabiają więcej od nich i którzy utrzymują rodzinę, bo to jest męskie. Okej. Widzicie, jako tutaj ta hipokryzja jest naprawdę złożona z tak wielu różnych warstw i jest tak, to jest, co ciekawe, ona tak kole w oczy, a jednocześnie nikt nigdy tego nie zauważył, nikt tego nie chce wypunktować. Szok. Słuchajcie, to na tyle w tym odcinku. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.